osobiście, naprawdę tak słuchając i doceniając. O wszystkich produktach musicie Państwo przeczytać na stronie internetowej. Mamy jeszcze również takie książeczki, które pięknie opisują wszystkie produkty, bo nie da się powiedzieć na takich spotkaniach o wszystkim. My wybieramy tylko część. Ja nie tak dawno, którzy byli na spotkaniu tutaj w Ryszanie, mówiłam o oczyszczeniu organizmu, to była wiosna. Alinka nam dzisiaj powiedziała o lecie. Za chwilę będą następne tematy. Będzie to późne lato, jesień, zima i tak dalej. Staramy się mówić jak najwięcej o tych produktach. Czy Państwo przekazujcie tą wiedzę? Ja nie tak dawno reanimowałam praktycznie w szybkim tempie, trzeba było jechać z koleżanką do szpitala, gdzie lekarz nawet nie zmierzył ciśnienia. Jeszcze ochrzanił, że nie zażyła leku. Gdyby nie cholika, nie wiadomo, jak by się to skończyło. Koleżanka, mąż pracuje w Niemczech, wszystkiego jest pod dostatkiem. Okazało się, że brakuje potasu, wylądowała w szpitalu nieprzytomna. Dzisiaj, jadąc tutaj, schodziłam po sodach do samochodu po jakieś tam swoje rzeczy jeszcze. Reanimowałam pod sodami człowieka, który trzeba było zwać pogotowie, bo stracił przytomność. Przekazujcie tą wiedzę. To jest bardzo istotne. Suplementacja jest nam dzisiaj wszystkim potrzebna. Naprawdę, uwierzcie. Gdyby nie suplementacja, ja dzisiaj bym nie chodziła pewnie na nogę. To działo się parę lat temu, ale od tamtego czasu jestem właśnie na lekach naturalnych. Owszem, chodzę do lekarzy na badania profilaktyczne. Nic więcej.